Jesienne imprezje to takie spotkanie, które wieńczył już okres jesieni. Mieliśmy dzisiaj elementy wzniosłe, mówiące o miłości. Mieliśmy także pełne refleksji, wiersze, które pogrążały nas w pewnej zadumie. Repertuar dobrany chyba do pory roku. Tak, niewątpliwie ma pan stuprocentową rację. Zresztą niedawno miałem swój wieczór poetycki w klubie Miś, gdzie tytuł był Zadumana jesień. Również była liczna publiczność. No i podobnie jak dzisiejszy wieczór, także dotyczył on jesieni. No dzisiejszy wieczór był, prawda, taki nostalgiczno, refleksyjno wesoły, prawda? Biegnij pastuszu, jasną drogą niebo płonie na niebie pierwszej gwiazdy blask. Na niebie pierwszej gwiazdy blask. Niedawno mieliśmy rocznicę chóru starszego Conte Tadeo. Ale wy jako młodszy brat radzicie sobie równie dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo, nie ukrywam, że bardzo się cieszymy, że Państwo do nas dotarli. W ogóle się cieszymy, że Dom Kultury zaprasza nas tutaj w swoje progi, że możemy pokazać to, że my się po prostu nie dajemy, nawet taki mamy chór naszego uniwersytetu, że właśnie tak jak któraś z pań przedstawiała w wierszu, że my się po prostu tej starości nie dajemy, że chcemy po prostu ją zwalczyć, chcemy po prostu wyśpiewać tą naszą młodość. My mamy w Uniwersytecie Młodego Ducha i dla nas się najbardziej liczy duch, że troszeczkę tam czasami coś komuś dolega, to zostaje na później, prawda? To już po raz kolejny jest praktykowany taki koncert dla mieszkańców dzielnicy Ursus i nie tylko, dla w ogóle można powiedzieć mieszkańców Warszawy, ponieważ nasi słuchacze pracujący w tych trzech zespołach chcieliby swój dorobek zaprezentować i podzielić się nim z mieszkańcami, współmieszkańcami. Ponieważ praca w tych zespołach trwa przez prawie okrągły rok, z wyjątkiem lipca i sierpnia, wtedy to jest tylko i wyłącznie przerwa na tak zwane wakacje, choć też słyszeliśmy dzisiaj, że w czasie wakacji był plener z kolei malarski daleko na ziemi lubelskiej. W związku z tym ludzie ci chcą pokazać. To jest nasz dorobek z niewielkiej części naszej pracy jako Towarzystwa Uniwersytetu, jako Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Minęła młodość, nie wiem kiedy. Odeszła w dal, tylko tych lat żal. Cieszę się życiem na emeryckim bycie. Nie muszę wstawać o świcie, znosić szefa humory. Jestem jak wino, im starsze, tym droższe. Świat widzę kolorowo, przez soczewki nowe. Serducho ze wspomaganiem bije miarowo. Tylko pamięć uleciała, co dziś zapominam, co dawniej się przypomina. Ale wciąż smakuje i kręci mnie życie, żeby młodość wiedziała, a starość mogła zmienić życia bieg. Grupa malarska Paleta przygotowała dzisiaj wystawę. Nawiązując do nazwy dzisiejszego spotkania, pełna jest ona impresji, czyli starała się jakby wywrzeć wrażenie na widzach. Przygotowałyśmy wszystko, co miałyśmy, bo malujemy przez cały rok i to są prace, które wykonywałyśmy przez cały rok, nie tylko teraz, tematycznie. Dużo kwiatów na tych obrazach. Tak, dużo kwiatów, bo lubimy kwiaty. Podobno większość obrazów powstała w plenerze.
Część z nich powstała w plenerze, tak. Czy jest jakaś duża różnica w malowaniu na zewnątrz i wewnątrz? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim światło jest lepsze w plenerze. I jak pierwsze wrażenia, tutaj zakulisowe rozmowy, są zadowolone? Wszyscy są zadowoleni, tak. Wszystkim się podoba. Zbieram gratulacje, to jest ważne. Chwała na wysokości, chwała na...